Ja nie wiem dlaczego mama zawsze mówi, że Alunia to taka śliczniunia i słodziunia kotunia, a o mnie to zawsze, że jestem zbójnica, rozrabiara i zadymiar. No to ja się tu ułożę teraz w pozie Alunii. O, nóżkę sobie też będę czyścić, tak samo jak Alunia. No co ja poradzę, że energiczna kotunia jestem. I lubię się bawić. No, lubię gonić za kotkami, lubię tak znienacka napaść, jak któryś kotek śpi. O, na przykład najbardziej lubię napadać Marcelinkę, bo Marcelinka wtedy ucieka, a ja za nią po półkach. I nie wiem tylko dlaczego mama jest niezadowolona i woła Jagunia, jagunia, przestań. No, a jak ja nie przestaję, to mama bierze jasiek do ręki. No i wtedy, to ja już wiem, że muszę przestać. To już wtedy nie ma takiej opcji. No. A jak któryś kotek się chce bić, to jeszcze lepiej. No właśnie, tak, jeszcze lepiej, pewnie. Ja się nie chcę bić, a na mnie też napadasz. No i wtedy pac 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 i pac i jeszcze raz pac. No i zwykle ten kotek też wtedy zaczyna uciekać, a ja wtedy też hop hop po półkach. No i mama wtedy też jagunia, jagunia. Aj, no i wtedy znowu muszę przestać, bo wiem, że mama już się wtedy na mnie gniewa. No. A ja nie chcę, żeby się mama gniewała. Ja chcę, żeby mówiła do mnie tak ładnie jak do Aluni, że jestem śliczniunia kotunia. No, mam śliczne oczęta i łapunie kolorowe. No, w skarpeteczki też mam. No i proszę zobaczyć, jaką kitę mam piękną. No, mama mówi, że to jest najładniejsza kita w domu i że nią tak wymachuje bardzo, bo ja ekspresyjna koteczka jestem. I dużo mam energii.